No, witam na moim kanale. Na razie z rybkami marnie, bo woda na Wiśle bardzo wysoka. Te starorzecza pozamarzane albo pozalewane, także no niestety nie będzie rybek. No ale postanowiłem dzisiaj, że nie wytrzymam te 2 miesiące, bo pewnie tyle się zejdzie, zanim wypłynę gdzieś na pontoniku z nowym silnikiem, także nie wytrzymałem, mówię, zrobię jakieś stanowisko do sprawdzenia, no i spróbuję go pierwszy raz odpalić. Zobaczcie razem ze mną, jak to odpalenie pierwsze wypadnie. Dobra, stanowisko do sprawdzenia mamy. Teraz naleję paliwa. Może i był przepalany, bo lekko czuć. Rozrobiłem sobie już tutaj z olejem. Najłatwiej w ten sposób. 5 litrów paliwa, 100 ml oleju. No, no, badamy. Dobra, nie będę dużo lał. Tak, żeby tylko odpalić. Pamiętajcie tylko, że tutaj nie ma sprzęgła, także trzeba uważać, bo w momencie odpalenia od razu śruba chodzi. Zakręcamy. Odkręcamy odpowietrznik. Dobra. Jakiś tam później. Otwieramy kranik, żeby paliwa dostało. Teraz tutaj mamy sanie. Tak jest chyba. Zostało. No i mówię, co on tak dymi. Teraz jeszcze raz odpalimy. Trzeba pamiętać, żeby po odpaleniu zamknąć sanie. No, człowiek jak nie miał z tym do czynienia nigdy, no to się zapomina. Trzeba pamiętać. Powinien teraz już w miarę odpalić. Teraz, żeby go zgasić, zakręcę kranik, żeby wypalić paliwo.
z raźnika, bo jeszcze trochę postoi. Pamiętajcie, żeby zawsze tą zrywkę sobie gdzieś tam przymocować do siebie, do ręki, do nogi. No i przed każdym wypłynięciem sprawdzić, czy działa ta zrywka. W razie jakby jakieś wypadnięcia z łodzi, żeby ten silnik się wygasił. Widziałem tam w internecie na jakimś filmiku, że tutaj ta naklejka jest odwrotnie założona. Bo tak wychodzi, że odpalałem na największych obrotach, a to jest kłamstwo. No, bo w tej chwili niby tu jest najwolniejszy obrot, a dodajemy gazu. No, ale tutaj nie będę nic kombinował. Trzeba tylko zapamiętać, że tu jest odwrotnie. I na H jest minimalne obroty. Paliwo wypaliliśmy z gaźnika. No i okej. Można powiedzieć, że nie jest źle. Dobra. Teraz tylko czekać na cieplejsze dni i następny filmik już będzie z pontonu.